Agnieszka Przepiórska, aktorka, która poszukuje w stylach teatralnych i formach, nie boi się także serialu. Z odwagą i energią stworzyła jedną z kultowych postaci w przedstawieniach kabaretu Pożar w burdelu. Ten warszawski kabaret działa od 14 miesięcy, odbyło się też tyleż premier. Od niedawna o tym kabarecie jest w całej Polsce bardzo głośno. Kto wymyślił nazwę Pożar w burdelu? Autorzy właściwie, Michał Walczak i Maciej Ubieński. Mówisz, że Pożar w burdelu to jest najbardziej warszawski kabaret w całej historii Warszawy, że to jest warszawski zielony balonik, a może i warszawska piwnica pod baranami. Czy wszyscy w grupie jesteście z Warszawy? Z Warszawy jestem tylko ja i Maciej, reszta to słoiki. Zresztą na ten temat powstało wiele piosenek, na temat słoików przyjeżdżających do Warszawy. W programie świątecznym każdy mówił o miejscu, do którego wraca jako warszawiak, czyli gdzie wraca na kolację wigilijną. I ludzie są z całej Polski. W którym momencie zorientowaliście się, że robicie kultowy kabaret? Niedawno chyba. Znaczy taki przełom to była Gorączka Powstańczej Nocy, czyli ten sierpniowy odcinek o Powstaniu Warszawskim. A jak wygląda życie takiego kabaretu, który daje program, nowy program co miesiąc? To też jest niebywałe, bo to jest pełnospektaklowy program. A przecież wy wszyscy, którzy występujecie, jesteście aktorami normalnie pracującymi w innych miejscach. Zwykle wygląda to tak, że mniej więcej 5 dni przed premierą zbieramy się, jest gotowy tekst, który chłopcy przygotowują wcześniej. I działamy. Te 5 dni jest takich na nauczenie się tekstu, wymyślenie piosenek, zebranie energii. Teraz jest łatwiej i trudniej. Łatwiej, ponieważ się bardzo dobrze znamy. Więc i te postaci gdzieś już w nas żyją, więc to jest jakby dalszy ciąg postaci, nie szukamy od początku czegoś. Bo w kolejnych programach postaci mają jakby dalsze odcinki swoich historii. Tak, one żyją własnym życiem, tam na przykład, nie wiem, moja postać, czyli HGW jakby w Wawrze z tym Andrzejem, różne rzeczy się dzieją. HGW, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, pani prezydent Warszawy. Tak, tak, inne były odcinki, kiedy zbliżało się referendum, miałam odezwy do publiczności i bardzo im dziękuję. No tak, a HGW była kiedyś na spektaklu? Nie, nie była. To teraz popatrzmy sobie w oczy. W Pożarze w burdelu rzucacie mięsem. Tam jest takich mocnych słów, które powszechnie uważane są za wulgarne, bardzo dużo. Tak jakoś zrobione, że jest to śmieszne, a nie oburzające. Ale jak na to reaguje publiczność i jak może zareagować pani prezydent Warszawy, gdyby przyszła na spektakl i zorientowała się, że ona dopiero klnie? No myślę, że on, a nie klnie? Nie wiem. Do domu jak przychodzi, myślę, że... mi zależało, żeby ta HGW, żeby jakby wydobyć z niej seksualność, jakby to, co jest jakby ukryte pod tą garsonką na co dzień u pani prezydent, jakby takie marzenie, jak wyglądają wieczory z Andrzejem przy kominku, o czym rozmawiają, tak. Kto wynosi śmieci właśnie i tak dalej, więc jakby wieczory zupełnie... w Wawrze. Wieczory w Wawrze. Bo tam mieszkają. Wcześniej HGW miała romans z marszałkiem Veturillo w poprzednim odcinku i jeszcze z dyrektorem z biura estetyki, który niestety ją zdradził i odszedł. Chociaż miał być tak pięknie. Posłuchajmy, co mówił wierni. Oto jest słynny plac Zbawiciela. Tu kardynale, dowiesz się, czego Warszawa od życia chce. Samotność w Wilanowie. Czekaj, kochanie, szanowni Watykanie. Biegnij z wilkami, no dalej, biegnij z wilkami. Fuck you, profanum, fuck you! Witaj, sakrum, welcome, sakrum! A wy się chwytacie za bardzo drażliwe tematy. Powstanie warszawskie, teraz będzie odcinek poświęcony Żydom warszawskim. I sceną stanie się Muzeum Historii Żydów Polskich. Mhm. Trochę respektu będzie więcej, czy cały czas taką hipsterską nonszalancją podchodzicie? Myślę, że jakby zachowamy postaci, myślę, że będzie drażliwe, bo musimy coś przekraczać, na tym polega ten kabaret, na przekraczaniu tematów. Ale w Powstaniu to się udało wyważyć, na tyle, że to było i smutne, i śmieszne, jakby było wymieszane te konwencje, więc wydaje mi się, że tutaj będzie podobnie, zwłaszcza, że jest Lena Piękniewska, która jest strażniczką melancholii i ona bardzo się utożsamia z kulturą żydowską i przyznaje się do pochodzenia i jakby jest to dla niej bardzo ważne, więc myślę, że zadba o to, żeby tam
żeby ona stała na straży melancholii. Mamy taki system, że czasami możemy do nich pisać maile. Znaczy nie czasami, tylko zawsze. Tak, do autorów z prośbą, czy moja postać może i tutaj propozycje. Rzadko uwzględniane, no niemniej jednak ma się poczucie, że ma się wpływ na te postaci. A aktor w ogóle jest współtwórcą w tym kabarecie? To znaczy jak autorzy napiszą coś, co nie leży za bardzo, to można powiedzieć, sorry, ale tego nie będę grać. Tak to tak nie, tego nie powiem, tego słowa nie powiem. Tak się nie zdarzyło jeszcze, więc chłopaki też nas znają i bardzo dużo czerpią z tego, co aktualnie się dzieje w naszych życiach. I no tak czerpią wręcz bezczelnie czasem, że całe zdania przenoszą z jakichś naszych prywatnych rozmów do spektakli, więc to jest żywe i to jest nasze. Daruj sobie trochę nieba, posłuchaj jak mu śpiewa. Z tonym ojcem, mamo. Czego znam? Bardzo mi przykro, jesteś in vitro. Nie zaspokojenia ból, celibat jest głupu. Bądź mi papieżem, a daję słowo, będę twoją papieżową. Studiowaliśmy w tej samej szkole, w Akademii Teatralnej, ale nagle przeczytałem, że z Akademii Teatralnej w Warszawie przeniosło panią do Sankt Petersburga. Co za pomysł, dlaczego? Ponieważ po pierwszym roku w Warszawie zostałam wyrzucona ze szkoły. Za co? Właśnie uzasadnienie było dość dziwne. Właśnie do dzisiaj się zastanawiam, czy tego jakoś nie zgłębić. Nieproporcjonalność głowy do szyi. Muszę się przyjrzeć. No właśnie tak nie jest do końca, że aż tak bardzo nieproporcjonalne. Generalnie brak warunków scenicznych. Aha. Znałam rosyjski, bo byłam w liceum, gdzie ten rosyjski był tam 5 razy w tygodniu. Ale pomysł jakby wydawał mi się naturalny, że Rosja, ponieważ znam rosyjski, że teatr rosyjski, jakieś takie zafascynowanie i moje wyobrażenie wtedy na temat teatru rosyjskiego. Teatr rosyjski to jest wysoka klasa, to jest doskonała technika aktorska. Tam jest inny system, ponieważ tam jest master, który ma swój rok od pierwszego roku do końca. Po rosyjsku master się mówi? Master. Czyli, nie wiem, mistrz. Czy to jest? No tak. Mistrz jakby i ma swój masterskoj, czyli warsztat, nie wiem jak to można by... Klasę mistrzowską. Klasę mistrzowską swoją. I prowadzi ten rok przez całą szkołę i później bierze ich do teatru. I co? I potem po dyplomie nie chcieli zatrzymać pani w Sankt Petersburgu? Tam mają świetne teatry. Jeden jest świetny. Reszta straszna bieda. Mały teatr Dodina. To jest jakby poziom europejski, a reszta jest potworna bieda tam jest. Jeżeli chodzi o teatry, jakby o wolność, może wolność słowa to jest źle powiedziane, ale o tematy poruszane. Ale co cenzura jest? Nawet nie wiem, chyba nie cenzura, tylko oni po prostu pewnych tematów nie dotykają. Bardziej to jest jakby w Ofie widoczne, czy w Moskwie. A w Petersburgu oczywiście jest ten mały teatr, który jest ważny. No ale Sankt Petersburg to podobno miasto inteligencji. No tak jest. Ja miałam po prostu arystokratów w duszy jako profesorów wspaniałych. Tylko jakby to już jest pokolenie starsze. Teraz jest, wydaje mi się, inaczej. Chociaż też parę lat już nie byłam w Rosji. Tworzenie spektaklu trwa 3 czy 4 lata. Czyli to jest 4 lata pracy nad tym samym tematem. Ja bym w ogóle z moim temperamentem nie dała rady. Muszę cały czas coś zmieniać i odkrywać i nowe tematy, które mi się co chwilę nudzą i zmieniają. A to ja już się zorientowałem. Co za piorun w panią szczelił, że nagle z Petersburga trafiła pani do Londynu? A to dobrze pan poczytał. Zakochałam się na warsztatach pieśni Kozła we Wrocławiu w wakacje. A to jest teatr międzynarodowy i tam był właśnie obywatel Wielkiej Brytanii. I to spowodowało, że prosto z Rosji do Londynu. No i to był szok? To był szok straszny, koszmarny. Do tej pory jak wjeżdżam do Londynu, to w ogóle nie wiem jak się zachować. Robi mi się gorąco i czuję się mała i ze wsi. Straszny to jest. Szok był straszny. Po pierwsze, tam byłam studentką i prowadziłam życie studenckie i wszyscy jakby interesowali się, co się ze mną dzieje, dlaczego mnie nie ma na próbie. Nagle przyjechałam do Anglii, gdzie bardzo szybko też zaszłam w ciążę i zaczęłam prowadzić, jakby być w rodzinie. Jako 20-parolatka, nikt do mnie nie dzwonił, nikt mnie nie potrzebował, sama w domu, no po prostu to było przeżycie straszne. Czyli brak pracy, zawodu. No brak pracy, w ogóle też jakby
ludzie, z którymi miałam kontakt, to był taki high middle class brytyjskie. I mimo, że mówiłam po angielsku... Czyli wyższa średnia. Wyższa średnia. I nie zapomnę tego właśnie, że tak siedzę przy tym stole z tymi ludźmi i tak sobie myślę, dobra, teraz coś powiem, teraz coś... I tak sobie wymyślałam, co powiem i zanim powiedziałam, to już się zmieniał temat. I znowu... I to trwało godzinami po prostu, to, ten moment, żeby się wstrzelić z jakimś zdaniem. Gdzie wróciłam z Rosji, gdzie byłam może kurica, nie ptica, Polsza, nie za granicę, jak to mówili, ale no... No byłam jakoś, miałam swoją tożsamość, niezależność, no było cudownie. No i co pani dla siebie wymyśliła w Londynie? Po prostu zwiałam do Polski. Rysuję sobie mapę. Była najpierw Warszawa, potem Sankt Petersburg, potem daleko, daleko Londyn, potem powrót do Polski, ale do Wałbrzycha. Tak, właśnie. A skąd się wziął Wałbrzych? Złożyło się tak, że dostałam propozycję z Wrocławia właśnie z Pieśni Kozła. Pojechałam do Pieśni Kozła z Londynu. To jest teatr. Tak się nazywa. Tak, Song of the Goat. To jest w ogóle wybitny teatr. On nie jeździ po świecie, ale właśnie jest to taka międzynarodowa ekipa. No to teraz znowu musimy sobie spojrzeć w oczy. Szekspir, Czechow, Grotowski w tle, a potem role w M jak Miłość, w Klanie, w telewizyjnych serialach. Jak pani to wytrzymuje psychicznie? Bo to są zupełnie dwa światy. Mm-hmm. No, powiem tak. Po tym Wrocławiu był Wałbrzych, co jest jakby dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem, bo to był moja pierwsza praca w instytucji teatru w Polsce. Czyli mój debiut i wszystko tam... W takim stałym teatrze, w dodatku artystycznie bardzo żywym. Bardzo żywym. To do tej pory jest świetne miejsce. I w pewnym momencie w Wałbrzychu po 3 latach zrozumiałam, że już jakby, że się wyczerpał dla mnie czas tam. Też ze względów jakichś takich socjalnych, bo miałam syna, sama go wychowywałam, mieszkanie w akademiku bez łazienki, to już było po prostu nie, no już wyczerpało się. Więc przyjechałam do Warszawy, żeby zarobić, pojawiły się seriale. Czyli krótko mówiąc, dla syna, jak Demi Moore w filmie Striptease też robiła dla syna. Tak, no tak jest, wszystko co robię jest dla syna, nie da się ukryć. Ale widzę, że pani nie ma jakichś takich problemów z tym rozdarciem pomiędzy konwencjami, że to nie jest coś, co zakłóca taką codzienną psychologię człowieka muszącego normalnie żyć, a jednocześnie mającego ambicje, żeby tworzyć coś ważnego. Mi to nie przeszkadza, gorzej z moimi partnerami, którzy nie wytrzymują ciśnienia, bo to nie jest takie proste, ale... A to znaczy, nie. Czego nie wytrzymują partnerzy? No jakby... też nie chcę mówić w ich imieniu. Też miałam w sumie jednego partnera przez ostatnie 7 lat, ale nie wytrzymał. Jest to ciężkie, na pewno jest to ciężkie, natomiast rzeczywiście jakby dziecko jest... jest czymś, co powoduje, że po powrocie do domu no nie ma siły. Trzeba zobaczyć, gdzie się jest, trzeba zrobić obiad. No, trzeba po prostu być na ziemi. Bo przy tych różnych rzeczach i różnych konwencjach, w których pani występuje, to mam wrażenie, że najbardziej się pani spełnia w monodramach. Bo monodram i Będą Święta to był wielki sukces. Tak, tak. Rzeczywiście jakby z tym monodramem objeździłam całą Polskę. Skąd był pomysł? Z bezrobocia, tak naprawdę. Wróciłam, zdecydowałam, że nie wyjeżdżam już z tego miasta, że tu się trzymam po prostu rękami i nogami. I to był też czas, kiedy właśnie miała miejsce katastrofa smoleńska. Dużo czytałam, wiadomo, bo jakby co wtedy robić. I te kobiety, te wywiady z tymi wdowami spowodowały to, że zaczęłam jakby zastanawiać się nad tym, czy tego nie przełożyć na jakiś gest artystyczny, bo jakby jest to naturalne dla mnie, że jak coś czytam, czy coś widzę, jakby od razu myślę, jak to przełożyć na język teatru, zdarzenie. Ale miała pani na myśli jakąś konkretną wdowę smoleńską, jakąś kobietę, która na pani zrobiła tak wstrząsające wrażenie swoim sposobem reakcji na tragedię, na katastrofę? To nie była jedna postać. To w ogóle jakby dla mnie było ciekawe pytanie, które postawiam sobie, dlaczego niektóre z nich jakby dopuszczają do wywiadów, do tego, że kamery wchodzą do ich domów, gdzie pokazują dzieci jakby swoją rozpacz, a niektóre nie. Niektóre nie decydują się na udział mediów w ich cierpieniu. Jakby to było takie dla mnie pytanie, które zadałam sobie i zaczęłam pod tym kątem czytać te wywiady. Proces wychodzenia z traumy jest też procesem emancypacji w pewnym sensie dla wielu z nich, bo do tej pory były tylko żonami i kobietami
które gdzieś tam ogarniały tą przestrzeń domową. Autor, który na co dzień jest kurą domową, jakby też bardzo dużo czerpał z... Autor jest kurą domową? Tak, jest tam odwrotna sytuacja, znaczy on jest osobą, która wychowuje dzieci, gotuje, a żona pracuje w jakimś tam urzędzie i jakby jest odwrotna sytuacja. Więc kiedy żona przyszła na spektakl, była tak poruszona, że jest tyle rzeczy z ich prywatnego życia, typu bociany, które właśnie rzeczywiście tam gdzieś były, cebula i schabowe, jakieś takie bardzo rzeczy rozpoznawalne, nie tylko w ich domu, ale jakby bardzo ważny jest tam szczegół w tym spektaklu. No ale jednak te wdowy po Smoleńsku to nie tylko emancypowały się jako kobiety, one musiały sobie poradzić i ze śmiercią mężów, ale też z tym wszystkim, co się dzieje wokół katastrofy w kategoriach politycznych. Tak, i jest tam kilka scen, kiedy dzwonią do nich politycy i namawiają je na udział w kampanii lub kiedy występują jakby przed kamerami i mówią jakby w imieniu męża. Natomiast dla mnie najważniejsze było pokazać to, co się dzieje jakby za zamkniętymi drzwiami w domu. Potem był taki spektakl Tato nie wraca. To jest spektakl autobiograficzny? Tak, to jest też bardzo świeży spektakl. No tak, o moim tacie, którego nie ma. Znaczy, który jest, ale którego nie znam. To jest dla niego zrobiony spektakl. I też udało się coś takiego dotknąć. To jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe granie tego spektaklu, bo to gram monodram, gdzie mniej więcej po 10 minutach spektaklu kompletnie jestem nieważna. To znaczy moja gra aktorska i ludzie mają swój własny lot. I ja jestem jakby takim medium, które ich tylko prowadzi. To jest jakieś w ogóle niesamowite uczucie. A dlaczego pani chciała powiedzieć swoją historię i o swoim ojcu, którego nie ma? Dlatego, że ciągle po prostu co spektakl. Jest tak, że dramaturzy piszą na bieżąco wszystkie teksty. I ja co spektakl to, a weź napisz mi, że tata coś tam. Cały czas, co rola, to cały czas chciałam coś o ojcu. Już mi się to wydało tak nie do zniesienia i tak nudne, że co spektakl to muszę coś powiedzieć o ojcu. Muszę się prosić. Tak, że cały czas mi to gdzieś gniecie i że nie jestem w żadnej roli w stanie zbudować, jak czegoś nie powiem o ojcu. I wiedziałam, że jakby, że swoją traumę przekładam, jakby chcę się z czegoś tam uleczyć. Więc stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby w ogóle raz na zawsze się z tym tematem rozprawić. To psychoterapia po prostu. No trochę tak, no powiedzmy psychoterapia. Chociaż działa to psychoterapeutycznie? Działa na widzów, no jak dobrze, się okazuje. No dobrze, na panią miało zadziałać. Przy okazji. No, tego jeszcze nie wiem, czy zadziała, ale chyba tak, chyba działa. A co by się musiało stać, żeby zadziałało, żeby było to, do czego pani podświadomie dążyła, czego pani brakuje, czego pani potrzeba? No, oczywiście musiałby przyjść mój tata, usiąść na widowni, wysłuchać tego wszystkiego, tych moich wszystkich obelg i żalów i wszystkiego, co robię, obnażania się i wyśmiewania samej siebie. Musiałby tego wysłuchać. Wyjść do mnie, przytulić, powiedzieć, jestem z ciebie dumny i od tego czasu odbierać mojego syna ze szkoły co drugi dzień. No ale to się nie zdarzy. Czyli to dla niego jest? To jest dla niego, tak. Zrozumiałam to oczywiście po jakimś czasie, też po iluś tam razach, kiedy zagrałam ten spektakl. Nie czekam, że się pojawi. Zresztą rozmawiałam z takim psychologiem, który konsultował ten spektakl jeszcze przed premierą. Powiedział, że jakby to tata zobaczył, to by wyszedł w trakcie, po prostu nie można kląć tutaj, nie? Wkurzony, że w ogóle gówniara coś, w ogóle co chodzi, żeby mnie w ogóle nie zrozumiał i miałby wielką niezgodę na coś takiego. A tego nigdy nie wiadomo. No, nawet tego psycholog nie wiadomo. Takich rzeczy nie może przewidzieć. No tak, ale tak, no tak sobie myślę, że pewnie by tak było. Chociaż, no nie wiem, no, mieszka w Warszawie. A wysłała mu pani zaproszenie? Nie. Ale już tyle się mówi o tym spektaklu i artykuły. No ale to co innego, jakby dostał zaproszenie od pani? No właśnie nie wiem, czy jestem gotowa, żeby się jeszcze, bo już kilka razy próbowałam nawiązać kontakt. I to jest jednak zawsze takie, lęk przed odrzuceniem jest czymś tak silnym, że lepiej w ogóle nie podejmować decyzji, żeby nie czuć tego bólu odrzucenia. Takie mam wrażenie. Chociaż, no zobaczymy. Idzie wiosna. A ja teraz zaczynam rozumieć, skąd się bierze ta taka ekspansja szaleństwa, wariactwa w Pożarze w burdelu.
bo przy tych wszystkich emocjach, które się w pani kłębią, ale pewnie nie tylko w pani, to jest sposób na odreagowanie czegoś, z czym sobie wszyscy właściwie, bo my na widowni też nie dajemy rady. No tak. To jest, burdel jest wspaniałą rzeczą na odreagowanie, w sensie kabaret, pożar w burdelu. Ale ja chcę jeszcze wrócić do spektakli teatralnych, bo grała pani w takim spektaklu Warszawa, Grabiny 6-12. Tak. To jest taki bardzo mocny spektakl o byciu w Warszawie i nieumiejętności byciu w Warszawie. O tym, skąd się przyjeżdża do Warszawy i jak to miasto pożera. W spektaklu mówi się, że Warszawa to jest Radom Europy. Jak pani reaguje na to, pani warszawianka? Nie utożsamiam się tak bardzo z Warszawą. Znaczy, utożsamiam się w momentach, kiedy tego potrzebuję, wtedy czuję się warszawianką. Ale też jakby wszyscy moi znajomi są przyjezdni. Więc mam bardzo emocjonalny stosunek do Warszawy, natomiast też umiem spojrzeć na nią krytycznie i też jakby zobaczyć minusy i to ogromne tego miasta. A emocjonalny stosunek na czym polega? Że uwielbiam to miejsce i nie wyobrażam sobie, żebym mogłabym mieszkać gdzieś indziej. Naprawdę, po prostu kocham Warszawę i też kabaret mi to uświadomił bardzo mocno. I mnie to ożywia w ogóle jako mieszkankę tego miasta. Czyli Radom Europy? Warszawa to Radom Europy? Tak, wydaje mi się, że tak, zdecydowanie. Wystarczy pojechać do Berlina, do Londynu, ale Radom jest Radom Europy, wspaniały Radom Europy.